Świat pieniądza w TVN24 Biznes i Świat. Patrycjusz Wyżga, zapraszam. Teraz o nawykach najbogatszych. To, co za chwilę Państwu pokażemy, jeśli będziecie się do tego stosowali, to wcale nie oznacza, że będziecie bogaci, ale pewnie warto o tym wiedzieć, żeby to prawdopodobieństwo na zdobycie fortuny kiedyś w przyszłości odrobinę zwiększyć. O kim w ogóle mówimy? 31,5, zdecydowanie ponad 31,5 miliona osób, to jest liczba milionerów na całym świecie. Liczba miliarderów, takich osób, które mogą się pochwalić takim właśnie majątkiem, który ma 9 zer, to prawie 1500 ludzi na świecie. No i oto te, proszę Państwa, nawyki najbogatszych versus tych najbiedniejszych. Lista zadań, takie listy, na których sobie zaznaczamy, jakie są ważne zadania przed nami konkretnego dnia. To jest nawyk, który towarzyszy 81% najbogatszych. Biedni robią to tylko, co dziesiąty biedny robi sobie taką listę. Wstawanie 3 godziny przed pracą, okazuje się, że to jest ważne. Przynajmniej 3 godziny przed rozpoczęciem pracy. 44% bogatych robi to. 3% biednych zaledwie. Słuchanie audiobooków w drodze do pracy wykorzystują każdą chwilę, żeby poszerzać swoje horyzonty, słuchać ciekawych poradników biznesowych, na przykład 63% zamożnych. Tak robi biedni, zaledwie w 5%. No i czytanie jest bardzo ważne, przynajmniej 30 minut dziennie czytanie książki, codziennie. To jest istotne dla bogatych. 88% takich osób decyduje się na taki nawyk, 2% biednych zaledwie. No to sprawdźmy, jakie są jeszcze nawyki, które wyraźnie różnią od biednych, tych najbogatszych. Ćwiczenia. Przynajmniej 4 razy w tygodniu aktywność fizyczna okazuje się niezwykle istotna. Dbają o zdrowie w 76%. Ci najbogatsi, 23% biednych. Ta różnica wcale tutaj aż nie jest tak duża, jak w przypadku tych poprzednich kategorii. Podejście do celów, ustawienie, nastawienie się na zrealizowanie konkretnych celów. Państwo widzieli to zestawienie tych najważniejszych zadań w ciągu dnia. To się trochę z tym wiąże. Jesteśmy nastawieni na zrealizowanie konkretnych celów. Tak uważa 80% bogatych. Biedni to zaledwie 12%. Wiara w samodoskonalenie to trochę z tymi audiobookami z kolei związane. Warto się doskonalić, cały czas kształcić. 86% bogatych tak uważa. I wiara, że złe nawyki mają negatywne skutki, tak sądzi 9% biednych i 76% bogatych.